Cześć, witajcie w drugim odcinku Autobusów z duszą. W dzisiejszym filmie będzie Skoda 706 RTO. Jedziemy. Na początku Skoda 706 była ciężarówką. Pierwszy model powstał przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. Jak pewnie wiecie z lekcji historii, Czechosłowacja została zajęta przez nazistów. Ten egzemplarz był produkowany do 1943 roku w protektoracie Czech i Moraw. Miał silnik ochapał o mocy 110 koni mechanicznych. Po wojnie w 1946 roku powstał następca 706R. Posiadał motor o pojemności 11,782 cm3 i o łącznej mocy 145 koni mechanicznych. W 1951 roku zakończono produkcję w Letanach. Potem zakłady przejął Lias i produkowano do 1957 roku pod własną marką. Dobra, przejdźmy do głównej części programu. Rok po produkcji 706R światu ukazał się model 706RO i był pierwszym czechosłowackim autobusem produkowanym po II wojnie światowej. Produkowano go w trzech wersjach: miejskiej, międzymiastowej i dalekobieżnej. Oficjalnie zakończono produkcję w 1958 roku. Najnowszy model 706 RTO zjechał z taśmy produkcyjnej w 1956 roku. Nadwozie autobusa zaprojektowała firma Karosa. 6 grudnia 1958 roku zakłady Skoda podpisały umowę licencyjną z jelczeńskimi zakładami samochodowymi. Seryjną produkcję w Polsce rozpoczęto w 1959 roku w miejscowości Jelcz-Laskowice. JZS w 1963 roku przystąpił do produkcji miejskiej odmiany Skody 706 RTO MEX pod własną marką jako Jelcz 272 MEX. Autobus był eksportowany do Polski, NRD, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Posiadał 6-cylindrowy silnik produkcji Karosa o mocy 160 koni mechanicznych. Długość, jaką ma, to 10 800 mm. Tak jakbyście postawili gęsiego Skody 105, 100 i 1201. Szerokość to 2500 mm. Wysokość 2980 mm. Masa całkowita wynosi 8700 kg. Masa całkowita ta to 12 680 kg. Pojazd może przewieźć 80 pasażerów, 52 miejsca siedzące i 28 stojących. Produkcję w Czechosłowacji zakończono w 1970 roku, a w Polsce produkowano do 1986 roku. Możemy stwierdzić, że był wytwarzany przez 30 lat, bo produkowane były w jednym i drugim kraju. Niestety nie znalazłem informacji, ile wyprodukowano sztuk, ale wyprodukowano 5 jego odmian. Zależy, gdzie występowały. 706 RTO MEX była wersją eksportową. Posiadały automatyczne klawiszowe drzwi. Od 1963 roku były produkowane w wielczeńskich zakładach samochodowych. 706 RTO MTZ, nie mylić z traktorem, była wersją dla komunikacji miejskiej. I był to MEX, tylko że przeznaczony na rynek krajowy. 706 RTO CAR była wersją międzymiastową i miały drzwi klawiszowe umieszczone po środku. I ten autobus rozwoził ludzi, niektórzy mieszkali w rejonach wiejskich. 706 RTO Lux była wersją turystyczną. Mógł pomieścić 38 pasażerów, bo posiadał 38 miejsc siedzących. 706 RTOK była wersją przegubową. W wielczańskich zakładach samochodowych była produkowana jako Jelcz AP2. Od 1961 roku rozpoczęto produkcję, a zakończono w 1968. Ten autobus służył także do połowy lat 70. Następcą legendarnego ogórka była Skoda SM11 i była produkowana od 1965 do 1981 roku. Wraz ze Skodą 706 RTO była produkowana jednocześnie w tej samej miejscowości Wysokie Myto w Czechach. Może prawdopodobnie trafi to jeden z moich odcinków. A wy co sądzicie o Skodzie 706 RTO? Podoba wam się czy nie? Koniecznie napisz to w komentarzu. I mam nadzieję, że do końca sierpnia wbijemy 400 subskrypcji. No bo spójrzcie, jaką mam liczbę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.